Tak jak fotografowie uwieczniają wydarzenia realnego świata, tak księża, będąc duchowymi przewodnikami, przygotowują nas na spotkanie ze światem pozaziemskim. Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć nie tylko sens życia doczesnego, ale także oswoić się z myślą o nieuchronnej śmierci, dzięki której mamy szansę znaleźć się w lepszym świecie. Na cmentarzu parafialnym zachowały się groby kilku z nich. Urodzony w Nowym Sączu w roku 1841 ksiądz Ignacy Kubasiewicz przed otrzymaniem probostwa w Brzesku pracował w charakterze wikariusza w Czchowie, Kętach, Myślenicach, Zakliczynie i Szczurowej. W czasie swego krótkotrwającego proboszczowania w latach 1873-1881 kontynuował usuwanie skutków niedawnego pożaru. Między innymi postawił nowe ogrodzenie kościoła, bo dawne zniszczył ogień i sfinansował odnowienie kamiennych figur świętych pańskich usytuowanych na słupach ogrodzenia wokół cmentarza przykościelnego. Ksiądz Ignacy Kubasiewicz zmarł w 1881 roku, mając lat 40. Po prawej stronie, tuż za bramą wejściową na cmentarz, znajduje się mogiła będącego w Brzesku w latach 1877-1903 rezydentem księdza Macieja Pająka. W naszym mieście przez długie 26 lat opiekował się drewnianym kościółkiem pod wezwaniem Świętego Ducha, który rok po jego śmierci spłonął w czasie pożaru miasta. Przez krótki czas, bo od października 1881 do lutego 1882 roku był po śmierci księdza proboszcza Kubasiewicza administratorem parafii brzeskiej. Ksiądz Jan Głąb był katechetą w brzeskiej 6-letniej szkole podstawowej i równocześnie w miejscowym gimnazjum zaledwie rok, w latach 1916-1917, ale zostawił po sobie pamięć kapłana niezwykle gorliwego i pracowitego, który z radością oddawał się pracy wśród młodzieży. Kochał młodych i całym sercem był im oddany. Dla nich założył biblioteczkę i zawsze służył pomocą, a oni odpłacali mu szczerym przywiązaniem i darzyli pełnym zaufaniem. Słabe zdrowie i duża liczba godzin lekcyjnych rychło wyczerpały jego siły. Zmarł 21 grudnia 1917 roku w 30 wiośnie życia. Spoczywający w grobowcu rodzinnym ksiądz Jan Błażej Zachara był brzeszczaninem. Urodził się i wychował na Brzezowcu. Gimnazjum ukończył w Bochni, natomiast studia teologiczne we Lwowie, tam też przyjął święcenia kapłańskie i został kapłanem archidiecezji lwowskiej. Przez długie lata był kapelanem wojskowym, między innymi twierdzy Przemyśl. Odszedł z wojska na emeryturę w randze podpułkownika. Tuż przed wybuchem II wojny światowej albo w pierwszych jej miesiącach przeniósł się z Tarnopola do Brzeska, do domu rodzinnego na Brzezowcu. Był już człowiekiem poważnie chorym, nie mógł sprawować czynności liturgicznych i potrzebował stałej i troskliwej opieki swoich krewnych. Tutaj w roku 1956 obchodził złoty jubileusz kapłaństwa i tutaj zmarł w lutym 1958 roku. Był kapłanem, który najdłużej przebywał w naszej parafii. Przybył do Brzeska w 1918 roku jako katecheta i pozostał tu do końca życia. Ksiądz Paweł Wieczorek pochodził z ubogiej rodziny z parafii Cerekiew.
Dnia 1 stycznia 1918 roku ksiądz Wieczorek otrzymał stanowisko katechety w siedmioklasowej szkole męskiej w Brzesku, a potem również w żeńskiej. Tu nie tylko katechizował, ale poświęcił się także działalności wychowawczej poza lekcjami. Był inspiratorem powstania Związku Katolickiej Młodzieży Jutrzenka, w którym młodzi pod jego kierunkiem pogłębiali wiedzę, prowadzili czytelnię, korzystali z biblioteki, zdobywali umiejętności organizowania koleżeńskich spotkań takich jak opłatek czy święcone, urządzali wycieczki krajoznawcze, imprezy kulturalne, wieczorki poetyckie, na których recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, wystawiali amatorskie przedstawienia. Ksiądz Paweł, który na poprzednich placówkach wiele pisał i wydawał, teraz w dalszym ciągu kontynuował tę działalność. Układał nowe sztuki teatralne, dramaty, komedie, utwory hagiograficzne, pisał wiersze, publikował artykuły w czasopismach katolickich. Jego jasełka znane były niemal w całej Polsce. Nie brakowało też księdzu Wieczorkowi pomysłów na ozdabianie ołtarzy świątecznymi dekoracjami, zwłaszcza z okazji Bożego Narodzenia. Z końcem 1946 roku przeszedł na emeryturę. W 1958 roku obchodził 50-lecie swego kapłaństwa. Ten powszechnie szanowany kapłan zasnął w Panu 4 października 1964 roku i znalazł miejsce wiecznego spoczynku na naszym starym cmentarzu. Księdza Jana Stefana Fortunę mieszkańcy Brzeska będą zapewne długo pamiętać. Zostawił po sobie wizerunek człowieka pogodnego, towarzyskiego, żywo interesującego się wszystkim, co wokół niego się działo. Ale najtrwalszym śladem jego bytności jest murowany kościółek pod wezwaniem Ducha Świętego, dzieło jego życia wymarzone bodaj jeszcze w czasach przedwojennych, a zrealizowane dopiero pod koniec lat 50. na miejscu drewnianego kościółka pod tym samym wezwaniem, spalonego w czasie ostatniego pożaru Brzeska w roku 1904. Ksiądz Fortuna był brzeszczaninem z krwi i kości. Urodził się w Brzesku i tu się wychował. Chrztu udzielił mu ksiądz Maciej Pająk, o którym była już mowa. Po egzaminie maturalnym, złożonym w boheńskim gimnazjum, Jan rozpoczął studia teologiczne w Tarnowie, gdzie w roku 1912 przyjął święcenia kapłańskie. Ksiądz Jan Fortuna miał zamiłowanie do pracy wśród młodzieży. Łatwo nawiązywał z nią kontakt, urządzał dla niej wycieczki, zabawy, założył bibliotekę. W czasie I wojny światowej młody kapłan energicznie włączył się w akcję pomocy osobom doświadczonym przez los. Nie żałował własnych pieniędzy na ten cel, interweniował u władz zaborczych w sprawie osób, które weszły w konflikt z prawem wojennym, a w ramach działań Czerwonego Krzyża otaczał opieką polskich żołnierzy chorych i rannych. Przy tym wszystkim nie zaniedbywał swych podstawowych obowiązków wikariusza i katechety. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, pracując przez 11 lat jako katecheta w Tuchowie, ksiądz Fortuna podejmował różne inicjatywy społeczne i przedsięwzięcia. Przyszły lata wojny i okupacji niemieckiej. Ksiądz Jan pracuje nadal w Tarnowie jako katecheta szkół podstawowych. Pod koniec wojny postarał się o przeniesienie do Brzeska, gdzie dalej uczył w szkole podstawowej, a w latach 1945-1947 w gimnazjum. W roku 1950 przeszedł na emeryturę.
Borykając się z różnymi perturbacjami i szykanami ze strony ówczesnych władz, realizował w Brzesku budowę wymarzonego kościółka, która rozpoczęta w roku 1957, 3 lata później, była gotowa w stanie surowym. Odpowiednio przystosowany kościółek pod wezwaniem Świętego Ducha przez dobrych kilkanaście lat służył jako dom katechetyczny, potem posłużył jako kościół zastępczy dla nowo powstającej parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Oczywiście w międzyczasie dokończono jego budowę i odpowiednio wyposażono. Ksiądz Jan Stefan Fortuna do końca swoich dni pozostał ciekawy, rozmowny, aktywny, gotowy do pomocy, pełen humoru i dowcipu. Zmarł 27 kwietnia 1983 roku. Trumnę z ciałem zmarłego złożono w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym. W babiego lata cichej włosienicy park wiejski cicho zaszumiany marzy. Kilka się kwiatów późnym pąsem żarzy, w kątach słonecznik duma złotolicy. Pomiędzy krzewów obeschnięte kiście niesie się jakieś przyziemne westchnienie. Wiatr je porywa i na pola żenie. W alei szumią spadające liście. W nikłych promieniach jesiennego słońca, na krańcu parku przy wysokiej jodle, świeża mogiła w resztek kwiatów godle złoci się, szeptu drzew nasłuchująca. W pośpiechu wbity krzyż sterczy na grobie, na nim napisy zmyte już przez deszcze, lat 17, słowo jakieś jeszcze i znane. Polska, niech się przyśni Tobie. Mniej więcej w środku cmentarza znajduje się okazała kaplica. To miejsce wiecznego spoczynku członków rodziny Sumińskich. Niezwykle barwną postacią jest jej przedstawiciel Artur Józef Gabriel. Artur Sumiński urodził się w 1834 roku w powiecie lipnowskim. Odebrał bardzo staranne domowe wykształcenie, potem studiował w Belgii. Po wybuchu powstania styczniowego sformował czysto osobowy oddział i wziął udział w walkach z Rosjanami. Używał wtedy pseudonimu Ludwik Wrotnowski. Ciężko ranny dostał się do niewoli, jego majątek skonfiskowano, a jego samego skazano na karę śmierci, zamienioną później na dożywotnie więzienie. Sumiński zbiegł do Prus, gdzie nabył 4 folwarki. Przebywając w Dreźnie, nawiązał kontakt z Józefem Ignacym Kraszewskim. Na drezdeńskim konkursie piękności par małżeńskich uzyskał z żoną 1. nagrodę. Od króla Saskiego otrzymał dziedziczny tytuł hrabiego. W swoim majątku Ryńsku prowadził Artur Sumiński życie ponad stan i w roku 1881 doprowadził do upadku majątku. Przeniósł się wtedy z rodziną do Galicji, gdzie administrował w powiecie brzeskim majątkiem Słotwina, należącym do jego teścia. W czasie pobytów w Krakowie pozował Janowi Matejce do postaci króla Jana III Sobieskiego na obrazie Sobieski pod Wiedniem. Sumiński miał 9 dzieci. Jedna z jego córek, Zofia Jadwiga, była żoną Jana Geca Okocimskiego. Artur Józef Gabriel Sumiński zmarł 19 listopada 1886 roku w Słotwinie i został pochowany w kaplicy grobowej rodziny Sumińskich na cmentarzu parafialnym w Brzesku.
Dnia 1 grudnia 1877 roku Rada Gminna Miasta Brzeska dokonała wyboru nowego naczelnika gminy, czyli burmistrza. Został nim dr Jan Janoszek, lekarz-chirurg. To na jego wniosek, jeszcze jako radnego, postanowiono nadać dyplom honorowego obywatela miasta Janowi Goetzowi za jego ofiarność na rzecz miasta i jego mieszkańców. Doktor Janoszek pełnił funkcję naczelnika miasta do roku swojej śmierci, czyli do 1885. Ten rzucający się w oczy okazały grobowiec kryje doczesne szczątki zmarłego w 1889 roku aptekarza Wilhelma Janoszka. Rodzina Janoszków to jeden z najstarszych i wielce zasłużonych brzeskich rodów. Między innymi prowadzili w centrum miasta aptekę pod Białym Orłem. Po pożarze w 1904 roku nie tylko odbudowali spaloną kamienicę, ale postarali się, by była jedną z najciekawszych architektonicznie budowli w mieście. Niestety, po przebudowie w latach 50. ubiegłego wieku straciła ona swój secesyjny urok. Na podstawie protokołu posiedzenia Rady Gminnej z dnia 31 stycznia 1894 roku ustalono, że burmistrzem był lekarz dr Franciszek Bernacki. Od kiedy przyjął tę funkcję, trudno ustalić, gdyż brak jest protokołów posiedzeń z lat poprzednich, to jest od kwietnia 1879 roku. Rada Gminna Miasta Brzeska liczyła 24 radnych. Doktor Franciszek Bernacki był jej przewodniczącym do roku 1897. To on wybudował duży, jak na owe czasy, budynek przy dzisiejszej ulicy Kościuszki, w którym obecnie znajduje się sąd rejonowy. Jan Władysław Brzeski. Urodził się w Jaśle, gimnazjum ukończył w Cieszynie, studia medyczne w Krakowie, uzyskując w 1914 roku dyplom doktora wszech nauk lekarskich. Po ślubie z Zofią Redykówną osiadł w Brzesku jako lekarz fabryczny browaru Okocim i wolno praktykujący. W Brzesku cieszył się wielką popularnością nie tylko jako wzięty i ceniony lekarz, lecz także jako autorytet w różnych dziedzinach życia i rozwoju miasta. Przez 3 kadencje był jego burmistrzem, a później jego honorowym obywatelem. Obdarzono go licznymi zaszczytnymi stanowiskami. Był między innymi prezesem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, członkiem zarządu oddziału Towarzystwa Szkół Ludowych i Towarzystwa Opieki nad Opuszczonymi Dziećmi, prowadził amatorski zespół teatralny, a będąc z zamiłowania historykiem i miłośnikiem literatury, często sam występował publicznie i wygłaszał wiele prelekcji. Jako dobry organizator, doktor Brzeski przyczynił się walnie do rozbudowy i modernizacji urządzeń komunalnych i sportowych w Brzesku. Między innymi z jego inicjatywy wybudowano łaźnię miejską i ośrodek zdrowia. Inteligentny, dowcipny, w miarę autokratywny, wywierał duży wpływ na środowisko. We wrześniu 1939 roku dr Brzeski po zbombardowaniu przez Niemców pociągów ewakuacyjnych na stacji Słotwina
uruchomił w prymitywnych warunkach szpital polowy oraz transporty furmankami najciężej rannych do szpitali w Bochni i Tarnowie. W pierwszych miesiącach okupacji dr Brzeski, władający biegle językiem niemieckim, miał jeszcze wyraźny wpływ na administrację miasta. Jako wyróżniający się aktywnością znajdował się pod obserwacją gestapo. Był dwukrotnie aresztowany i wywieziony do więzienia w Tarnowie. Za pierwszym razem ocalał, za drugim przebywał w tarnowskim więzieniu od maja 1941 roku do grudnia tegoż roku, by zostać wywiezionym najpierw do Krakowa, a potem do KL Auschwitz, gdzie otrzymał numer więźnia politycznego P24516. Tu zapadł na zapalenie płuc i zmarł 11 marca 1942 roku. Zwłoki doktora Jana Władysława Brzeskiego spalono w krematorium. Wśród osób zasłużonych dla Brzeska i nie tylko, a spoczywających na starym cmentarzu, wymienić należy obok doktora Jana Brzeskiego jeszcze innego lekarza, doktora Szymona Bernadzikowskiego. Był osobistością niezwykle czynną i zasłużoną w ruchu społecznym i narodowym Małopolski w okresie przed I wojną światową, a także w okresie międzywojennym. Po ukończeniu studiów medycznych w Uniwersytecie Jagiellońskim osiedlił się w Brzesku. Znając świetnie środowisko chłopskie, rozpoczął w powiecie działalność uświadamiającą i społeczną. Poznał wiele wybitnych osobistości. Wspólnie z Bolesławem Wysłouchem był jednym z założycieli powstałego podówczas Polskiego Stronnictwa Ludowego. Począwszy od lat 90. XIX wieku, był w kilku kadencjach posłem na Sejm Krajowy we Lwowie. W roku 1907 został wybrany członkiem Wydziału Krajowego Autonomicznego Rządu Małopolskiego, gdzie jako lekarz objął dział opieki sanitarnej. Jeszcze przed I wojną światową powołał do życia i uporządkował szereg placówek sanitarnych w kraju. W czasie działań wojennych pozostawał najpierw w Wiedniu, później w Bielsku, by po 15-letniej pracy organizacyjnej w szpitalnictwie powrócić jako praktykujący lekarz do Brzeska, gdzie był niezmiernie kochany i poważany przez ludność całego powiatu, do ostatnich niemal dni swego pracowitego życia zajmując się praktyką lekarską, mimo słabych już sił i sędziwego wieku. Doktor Szymon Bernadzikowski był długoletnim radnym gminy miasta Brzesko oraz członkiem zarządu miasta, któremu Rada Miejska za wielkie zasługi dla miasta nadała w roku 1914 tytuł honorowego obywatela. Swoje związki z ruchem ludowym dr Bernadzikowski wyrażał też tym, że pobierał od ludności niższe honoraria niż inni lekarze w Brzesku, stąd jego wielkie wzięcie, szczególnie wśród biednej ludności wiejskiej. Zmarł 3 września 1936 roku. Niedaleko od mogiły doktora Szymona Bernadzikowskiego znajduje się grobowiec, w którym spoczywa dr Witold Runge. Urodził się w Tarnowie w 1892 roku, zmarł w naszym mieście 26 lipca 1952 roku. Był lekarzem powiatowym w Rohatynie, a od roku 1945 został mianowany lekarzem powiatowym w Brzesku. W latach 1945-1946
Pełnił też obowiązki lekarza szkolnego Brzeskiego Gimnazjum i Liceum. Obok grobu doktora Witolda Runge'ego znajduje się grobowiec, w którym spoczywa jeden z wyróżniających się inicjatorów założenia w Brzesku szkoły średniej. Kasjer w browarze Ryszard Majer, który wraz z kilkoma innymi osobami nie ustawał w staraniach u austriackich władz, niechętnych temu planowi, aż te w końcu wyraziły zgodę i uczniowie pierwszej klasy gimnazjum mogli rozpocząć naukę we wrześniu 1910 roku. Ryszard Majer był także przed rokiem 1900 komendantem obwodowym Straży Pożarnej, w zasięgu działania której znajdowało się miasto Brzesko, miasteczka i wsie powiatu brzeskiego. Podobnie jak Ryszard Majer, także duże zasługi na rzecz utworzenia i późniejszej działalności gimnazjum położył adwokat dr Wilhelm Dudless. W latach 1919-1920 był członkiem zarządu głównego Organizacji Obrony Narodowej w Brzesku. Jednak najwięcej dał się w Brzesku poznać jako działacz Towarzystwa Szkoły Ludowej. W ramach tej organizacji, działającej w Galicji od roku 1891, szerzono szeroko rozumianą oświatę pozaszkolną poprzez prelekcje, wiejskie koła śpiewacze, teatry amatorskie, rozwijanie czytelnictwa, organizację patriotycznych uroczystości. Doktor Wilhelm Dudless w znaczący sposób przyczynił się zwłaszcza do rozwoju czytelnictwa w naszym mieście, prowadząc należącą do Towarzystwa Szkoły Ludowej bibliotekę wraz z czytelnią. Na tle wielkiego grobowca ta mogiła jest niepozorna, ale kryje szczątki osoby zasłużonej i powszechnie szanowanej, o czym informuje tabliczka przymocowana do krzyża. To między innymi dzięki wieloletniemu woźnemu brzeskiego gimnazjum, Józefowi Jędrzejczykowi, udało się ocalić część wyposażenia i zbiorów tej oświatowej placówki, chowając je po prywatnych domach tuż przed wkroczeniem do Brzeska Niemców we wrześniu 1939 roku. Trudno wyobrazić sobie życie miasta bez rzemieślników. W historii Brzeska na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność Franciszka Soi, z zawodu stolarza. Był burmistrzem miasta od 1934 do końca 1939 roku, a po II wojnie światowej pierwszym burmistrzem. W historię miasta wpisał się przede wszystkim jako działacz cechowy. W roku 1904 na dyplomie czeladniczym podpisuje się już jako przełożony cechu. Od tego czasu pełni tę funkcję do wybuchu wojny w 1939 roku. W czasie okupacji cech brzeski zostaje zlikwidowany i przeniesiony do Tarnowa. W Brzesku pozostaje jego ekspozytura, której kierownikiem jest Franciszek Soja. Po wojnie cech powstaje z powrotem w Brzesku, a Franciszek Soja jest jego cechmistrzem, czyli starszym. Został dwukrotnie odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia w pracy społecznej i porządkowo-sanitarnej, a za wybitne zasługi w 55-letniej pracy w rzemiośle otrzymał w roku 1935 list pochwalny ministra przemysłu i handlu. Franciszek Soja zmarł 17 maja 1947 roku w wieku 82 lat. Zastępcą Franciszka Soi w cechu w okresie międzywojennym był Felix Firlet. Po śmierci cechmistrza Soi w 1947 roku został wybrany na to stanowisko
i pełnił tę funkcję do roku 1956. Felix Firlet zajmował się kowalstwem artystycznym. Wojna i hitlerowska okupacja to pasmo dramatów i tragedii wielu mieszkańców Brzeska. Zostaje zamordowana na miejscu lub wywieziona do obozów zagłady cała żydowska społeczność miasta. Nikt nie może być pewien dnia ani godziny. Mnożą się wywózki do więzień i obozów koncentracyjnych, rodzi się ruch oporu. Jego członkowie również płacą życiem za walkę o wolność ojczyzny. Czesław Goss, lat 27, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, był członkiem Armii Krajowej, kiedy został w Brzesku aresztowany. Skuty, prowadzony przez dwóch policjantów, kajdankami ogłuszył jednego, licząc na pomoc znajomego mu drugiego policjanta. Tenże zabił go dwoma strzałami. Cztery tablice. Jedna, wmurowana w ścianę dawnej synagogi przy ulicy Puszkina, poświęcona jest wymordowanej społeczności żydowskiej Brzeska. Trzy, znajdujące się od strony ulicy Kościuszki na murze cmentarza parafialnego i pomnik w północnej części tegoż cmentarza, przypominają o mieszkańcach naszego miasta, ofiarach hitlerowskiego terroru zmarłych lub zamordowanych w więzieniach i obozach zagłady. Wśród spoczywających na cmentarzu parafialnym są członkowie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W myśl hasła Sokolego „W zdrowym ciele zdrowy duch” w towarzystwie uprawiano gimnastykę indywidualną i zbiorową oraz prowadzono pracę kulturalno-oświatową. Towarzystwo Sokół posiadało własny budynek, który powstał jeszcze przed rokiem 1910. Członkowie Sokoła brali czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach społecznych i narodowych oraz pomagali materialnie innym stowarzyszeniom. Wyróżniających się członków Brzeskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół należeli m.in. Jan Skrobotowicz oraz Julian i Stefan Sukiennikowie. Słotwina posiada już piękny kościół, a jeszcze w 1930 roku była tam tylko mała kapliczka. Jeden z mieszkańców tej obecnej dziś części Brzeska, Karol Habryło, zainicjował budowę tam kościółka. Tragicznie zmarły w
styczniu 1945 roku pomysłodawca został pochowany na starym cmentarzu. Zmarły w 1938 roku Antoni Wolny kupił za dużą pożyczkę bankową resztówkę po majątku na Słotwinie wraz z pałacykiem, zabudowaniami gospodarskimi, zabudowaniami byłego browaru i gospodarstwem rybnym. W roku 1913 uruchomił duży, nowoczesny młyn. W roku 1915 w ramach Towarzystwa Szkoły Ludowej założył w Słotwinie 800-tomową bibliotekę publiczną, a w roku 1917 kółko rolnicze. Odwiedzając cmentarz parafialny, zwróćmy także uwagę i na te grobowce. Maria Langiewicz i Kazimiera Starecka to potomkinie generała Mariana Langiewicza, dyktatora powstania styczniowego. Pułkownik Stanisław Czamarski po przejściu w stan spoczynku aż do swojej śmierci w roku 1934 opiekował się cmentarzem wojennym w Brzesku. Spoczywający w tym grobowcu Tomasz Sroka to zasłużony działacz Sokoła, wieloletni inspektor Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Brzesku i łowczy powiatowy. Cmentarz, miejsce pochówku naszych doczesnych szczątków i miejsce kultu zmarłych, bywa określany w różny sposób. Miasto zmarłych, nekropol, panteon przodków, galeria pamiątek, księga, parkowe muzeum. W ostatnich latach utarło się już i utrwaliło traktowanie cmentarza jak tekstu kultury, bowiem, jak mogliśmy się przekonać, w księdze cmentarza odnotowane zostały liczne informacje, których czerpanie porównać można do odczytywania tekstu, a ten, obfity w treść i ilustrowany, obejmuje szeroki wachlarz problematyki historycznej i społecznej na przestrzeni często wielu dziesiątków lat. Lektura napisów i obserwacja szczegółów architektonicznych ukazuje naszą religijność, nasz stosunek do śmierci i filozofię życiową. Na cmentarzu znaleźć można bogatą dokumentację wydarzeń historycznych lub ważnych dla regionu. Dokumentują się tu obok historii rodzin, powstania narodowe, wojny, epidemie, katastrofy. Znajdujemy tu liczne przykłady polskiej martyrologii i dowody walk niepodległościowych. Interesujące może być też poznawanie poprzez cmentarz dawnych warsztatów i technologii. Obserwować możemy przykłady kunsztu kamieniarskiego, kowali i ślusarzy.
Wszystkie cmentarze odgrywają ważną rolę w tworzeniu i podtrzymywaniu więzi społecznych, a bez nich trudno wyobrazić sobie naszą ziemską egzystencję. Dlatego pewnych nawyków i zachowań musimy się uczyć już od najmłodszych lat, także tych związanych z szeroko rozumianą kulturą cmentarną. Troska o grób, o stan jego zachowania lub zapominanie opisują nasz indywidualny stosunek do zmarłych, a ogólny stan cmentarza odzwierciedla szacunek społeczeństwa dla zmarłych i miejscowych tradycji. Mówiła, że naprawdę można kochać umarłych, bo właśnie oni są uparcie obecni. Nie zasypiają, mają okrągły czas, więc się nie śpieszą. Spokojni, ponieważ niczego nie wykończyli. Nawet gdyby się paliło, nie zrywają się na równe nogi. Nie połykają tak jak my przerażonego sensu. Nie udają ani lepszych, ani gorszych. Nie wydajemy o nich tysiąca sądów. Zawsze ci sami, jak olcha do końca zielona. Znają nawet prywatny adres Pana Boga. Nie deklamują o miłości, ale pomagają znaleźć zgubione przedmioty. Nie starzeją się, odmłodzeni przez śmierć. Nie straszą pustką pełną erudycji. Nie łączą świętości z apetytem. Bliżsi niż wtedy, kiedy odjeżdżali na chwilę. Przechodzą obok z niepostrzeżonym ciałem. Ocalili znacznie więcej niż duszę. Wędrowiec na istnienie spojrzawszy z ukosa, wszedł na cmentarz. Śmierć, trawa, niepamięć i rosa. Był to cmentarz okrętów. Pod ziemią wrzał głucho trzepot żagli, pośmiertną gnany zawieruchą. Wędrowiec czuł, jak wieczność traw się wykojarza. I ciszę swą do ciszy dodając cmentarza, przeżegnał to, co bliżej. Pszczół kilka, dwa krzaki i na pierwszym grobowcu czytał napis taki. Zginąłem nie na ślepo, bo z woli wichury. I wierzyłem, że odtąd nie zginę raz wtóry. Że znajdę przystań w śmierci, a śmierć w tej przystani. Ale śmierć mnie zawiodła. Umarłem nie dla niej. Trwa nadal wiatr przeciwny i groza rozbicia, i lęk, i niewiadomość, i wszystko. Prócz życia. Szczątki moje podziemne, choć i nicość nuży, jeszcze godne są steru i warte są burzy. Nikt nie wie, gdzie ten wicher, który żagle wzdyma. Kto raz w podróż wyruszył, już się nie zatrzyma. Znam te głąb, gdzie się okręt mocuje nieżywy. Snu nie ma, wieczność czuwa. Trup nie jest szczęśliwy. Za wytrwałość mych żagli, które śmierć rozwija, przechodniu, odmów proszę, trzy zdrowaś Maryja. Wędrowiec dla nikogo zerwał liście świeże,
i ukląkł, by żądany odmówić pacierze.